Cezary Łutowicz dołączył do zaszczytnego grona honorowych obywateli miasta Sandomierza. Znany jubiler i złotnik oraz promotor krzemienia pasiastego wyróżnienie odebrał na sesji Rady Miejskiej. Stosowna uchwała w tej sprawie wcześniej została przyjęta przez Radę. Jak to wyróżnienie traktuje główny bohater uroczystości? Uchwała została przyjęta przez aklamację, a zaszczytny tytuł został przyznany za szczególne zasługi dla Sandomierza. To dzięki Cezaremu Łutowiczowi Sandomierz został okrzyknięty światową stolicą krzemienia pasiastego. To właśnie on ponad 50 lat temu jako pierwszy użył krzemienia pasiastego w biżuterii. Wniosek o uhonorowanie Cezarego Łutowicza złożył Klub Miłośników Sandomierza. Zafascynował się kamieniem pasiastym, występującym tylko w jednym miejscu na świecie, na obszarze dawnej ziemi sandomierskiej. Ze względu na rzadkość występowania, w przyrodzie występuje rzadziej niż diament, dekoracyjność, twardość, postanowił wprowadzić go jako wyróżnik do polskiej biżuterii. Biżuteria z krzemienia pasiastego była eksponowana w wielu miastach na świecie, między innymi podczas Światowej Wystawy Expo 2015 w Mediolanie, 2017 w Astanie w Kazachstanie, Dni Kultury Polskiej w Indiach, w Delhi, Kalkucie, Bombaju. Cezary Łutowicz to sandomierzanin z wyboru. Urodził się w Białymstoku, młodość spędził w Słupsku, a w Sandomierzu odbywał służbę wojskową. Tu poznał swoją żonę, a następnie na 4 lata wrócił do Słupska. W królewskim mieście na stałe osiedlił się w 1971 roku i właśnie tu znalazł swoje miejsce na ziemi. To dla nas olbrzymia satysfakcja, że nasz kolega, członek Klubu Miłośników Sandomierza, sandomierzanin roku 2006, będzie otrzymywał zaszczytny tytuł honorowego obywatela miasta Sandomierza. Mistrz Cezary Łutowicz jest osobą znaną i cenioną, nie tylko przez mieszkańców naszego miasta, ale również przez turystów, którzy często podkreślają, że wracają do Sandomierza, by ponownie odwiedzić galerię autorską pana Cezarego. Po laudacji wygłoszonej na cześć Cezarego Łutowicza główny bohater uroczystości odebrał zaszczytne wyróżnienie. Zostało ono wręczone przez burmistrza Pawła Niedźwiedzia oraz prezydium Rady Miejskiej w Sandomierzu. W ten sposób Cezary Łutowicz dołączył do innych honorowych obywateli miasta Sandomierza. W tym gronie znajdują się m.in. papież Jan Paweł II, twórca polskiego regionalizmu Aleksander Patkowski, czy też wybitny piłkarz ręczny Karol Bielecki. Mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność przedstawić do nadania tytułu honorowego obywatela naszego pięknego miasta osobę wielce zasłużoną dla propagowania idei krzemienia pasiastego, dla propagowania chwały naszego pięknego miasta na arenie międzynarodowej, pana Cezarego Łutowicza. Naprawdę niewiele jest osób, które równie pięknie zasłużyły się w propagowaniu naszego pięknego miasta. Panie Cezary, za wszystko, co zrobił pan dla nas przede wszystkim, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Biżuteria z krzemieniem pasiastym jest ceniona i chętnie noszona przez ludzi na całym świecie. Dość powiedzieć, że biżuterię wykonaną przez Cezarego Łutowicza noszą m.in. dyplomaci, królowa Belgii Matylda oraz gwiazdy światowej sceny muzycznej, takie jak Victoria Beckham czy Robbie Williams. Ja kocham to miasto i kocham tych ludzi i staram się przysparzać historii temu miastu, dobrych historii. Kamień optymizmu jest wszystkim potrzebny, Sandomierzowi też. Także bądźmy w tej tradycji i pomagajmy, bo ta tradycja powstawała i się rozwija. Serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Z laudacji wygłoszonej przez pana Marka dowiedziałem się, przypomniałem sobie o wielu wydarzeniach, o których już po prostu nie pamiętałem, no bo jednak 50 lat swoje robi. Z dużą radością i z dużym wyróżnieniem właśnie patrzę też na ten łańcuch, który kiedyś tam robiłem, no, na piersi burmistrza i tam zostało kilka pustych ogniw. Na tych płócinach krzemiennych,
na dalsze piękne historie tego miasta, bo one były tylko piękne.